poznajecie w kolejnym odcinku koncertu życzeń Stella. Witają Was Anna Musioł i Jacek Pożycki. Zgadza się. No to dzisiaj przypada Światowy Dzień Śniegu, z tego co wiem, ale chyba nie mamy za bardzo czego świętować. A też nie ma na co narzekać, już wyciągi na Śląsku Cieszyńskim, czy może bardziej w Beskidzie Śląskim działają. Wiem, że nie ma tak najgorzej i szykują się dość poważnie do świętowania Światowego Dnia Śniegu, także mam nadzieję, że się pobawicie, a miłośnicy narciarstwa będą mieli się kaj zabawić. O, i nawet chyba będzie można w takim razie ulepić małego bałwana. A może nawet wielkiego gotowi, ale może bardziej ze sztucznego śniega. Aha, wielkiego bałwana i ze sztucznego śniegu i patrzysz na mnie. Ale to może po prostu moje jakaś takie zbytnie podejrzewanie czegoś. Mamy ważniejsze święto też od Światowego Dnia Śniegu. Przede wszystkim mamy Dzień Babci, czyli tak naprawdę instytucji, bez której no, nie może funkcjonować rodzina. No zdecydowanie babcie to nieoceniona pomoc przy wychowaniu wnuków. No i nie zapominajmy też o poniedziałku, a wtedy będzie Dzień Dziadka. Dobrze, że nie spojrzałaś teraz na mnie, tak? Dzień Dziadka jest w poniedziałek, też o nim nie zapominajmy. No ciekawe, czy nasi widzowie będą pamiętali o życzeniach dla swoich babć i dziadków. Na pewno. Tak, pamiętali, bo życzenia przyszły od Natalki i Madzi ze Zbytkowa, a płyną do tej samej miejscowości dla Kazika i Kasi oraz Tereski i Józka. Z okazji właśnie Dnia Babci i Dziadka. Wnuczki przesyłają rymowankę. Niechaj dziadzio z babunią tak nam długo żyją, póki komar i mucha morza nie wypiją. O ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli, aż się babcia i dziadzio nażyją do woli. Tego życzy właśnie Natalka i Madzia. 21 stycznia, czyli dziśka, swoje urodziny obchodzi Iwona ze Skoczowa. Z tej okazji kolega ze szkolnej ławy z liceum w Cieszynie przesyła Ci najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i samych dobrych decyzji, a także dużo pozytywnych wrażeń, morza radości, spełnienia marzeń i bezkresnej miłości. Wielu sukcesów osobistych, naukowych i zawodowych. Do zobaczenia! W najbliższy czwartek 10 urodziny będzie obchodził Kacper Zawada ze Skoczowa. Z tej okazji samych piątek i szóstek w szkole i szalonych przygód podczas nadchodzących ferii. Życzy koleżanka z klasy, Zosia. Następny jubilat będzie świętował 25 stycznia, a będzie to najlepszy piekarz Janusz z Częstochowy. Z tej okazji cała rodzina z Cieszyna życzy Ci moc zdrowia i powodzenia w każdym działaniu. Wiele przyjaciół, mnóstwa miłości, ludzkiej przyjaźni i życzliwości. 25 stycznia swoje urodziny będzie obchodzić Lucyna Szczepańska z Neckargemund w Niemczech. Są dni, które pamiętać należy. Te, które w sercu będą zapisane. Wraz z nimi słowa życzenia. Ciepłe, piękne, kochane. Po prostu życzenia szczęścia w każdej życia dziedzinie. Niech będzie jak kwiat wiecznie kwitnący. Niech nigdy, przenigdy nie minie. Lecz do życzeń i radę maleńką dołączyć wypada. Szczęścia należy pragnąć, bo do pragnących przychodzi. Tego życzy mama Urszula ze Skoczowa. Dziśka to już wszystkie życzenia. Nie zapominajcie o nas. E-mail życzenia@ox.pl czekają na wszystkie dobre słowa i powinszowania, które chcielibyście przekazać swoim najbliższym. A dla wszystkich jubilatów, babci i dziadków muzyczny prezent jeszcze w świątecznym klimacie. Estrada regionalna Równica w piosence W noc mroźną. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do widzenia.